Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku Critical Pass Review 27 już wyszła. Zobaczymy jak się prezentuje, bo nie wszystkie skiny, że tak powiem, chyba Wam pokazywałem. Okej, okay, no to tak, zaczniemy sobie no, od premiumki, bo za pierwszy tier i drugi nic nie mamy, znaczy light. No i mamy pierwsze Auga Cerberus. No i on wygląda ok. No, jest nawet ładny. Ale mamy skrzyneczka premium. No i tu już mamy. No i tu już mamy dalej skina i 100 kredycików. Skin do MTX-a. No i wygląda nawet. No okej, okay, nie jak dla mnie. Znaczy szału nie ma z tymi skinami, bo to są tylko takie grafiki naklejone. Ekwipnę sobie, zobaczę jak to będzie wyglądać w gierce. Dalej mamy emblematik. Mood. Ok, emblemat jak emblemat. Dalej mamy 100 kredycików. I wezmę już teraz, a co? No i ten sam skin. Distort. Zakupno Elite. Ok, dalej mamy standardzika, 100 kredycików. Emblematic Fumes. Pokazywałem. Dalej mamy Uratio. Go chyba nie pokazywałem, pokazywałem chyba inne. Albo w sumie tego chyba nie pokazywałem z tego co mi się kojarzy. Ale jak tak teraz się patrzę, to ok, nawet wygląda. Dalej mamy Melt do Super 90. Taki zwyczajny skin. 100 kredycików. Oraz emblematic. Trident. Skrzynka tieru trzeciego, no bardzo opłacalna. Dalej mamy Distort do MP7. 100 kredycików i granat w końcu. Skin jakiś do granata. W miarę ok, nie? To nie są tylko dwa kolorki. Tylko taki grafika jakby. No nie powala, że tak powiem, ale leciutko jakaś grafika jest. Na tym skinie. Skrzynka premium. Skin do Smoka Twisted. No i też Distort do GSR-a. 100 kredycików, skrzynka normalna. Dalej emblemat Takedown. Oraz znowu ten skin, ten sam co był w Uratio, tylko że do MP5. Steno. Skrzynka tieru 5. 100 kredycików. Fine ten. Tak, Granite Predator. Skrzynka tieru 3 znowu. Ok. 100 kredycików i 100 kredycików. Skrzynka tieru 4. Skrzynka premium, melt do XDK, 100 kredycików oraz emblemat Intersect. No i ostatni tutaj tier pasa premium oraz zwykłego, skrzynka tieru 5 oraz SG Uroline. No i no, wiemy, to jest no, skin tieru 5, także no, powinien być ładny. Jak oceniam tego pasa? No kurde, słabizna, że tak powiem. Skiny do granatu trochę lepsze, ale ze skinami to jakoś nie powala. Także ja chyba go no, nie kupuję, bo no, moim zdaniem się nie opłaca. Zwłaszcza, że nie ma już eventowych skrzynek. Są zwykłe. Jest premium K1, zwykła. Dwie skrzynki tieru trzeciego, także no to już jest śmiech na sali. Zwykle była jedna, także ten. No jedyne co się tu poprawiło to skiny do granatów. Jedyny skin jaki nie wiem, bym się zachwycał, no to oczywiście SG. Może ten skin do granatu Predator. Dalej no to wątpię. Nic ciekawego tu nie ma. No i jeszcze Cerberus do Auga. Ale no. Praktycznie dwa skiny z całego pasa mi się podobają. No i może to Uratio, nie? Jest ok, może jakoś by w gierce wyglądało fajnie, ale no, dalej tak nic nie ma ciekawego, także
Moim zdaniem takie, nie wiem, 4 na 10, 3 na 10. No, możecie dać znać, jak wy oceniacie tego pasa. Moim zdaniem, no, kiszka. Ja nie kupuję chyba. Przejdę tylko z Afrika. Odbiorę, co tam jest. I w sumie to tylko tyle. To było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. No i na razie do następnego odcinka. Cześć.